Tutaj w pokoju mamy wszystkie dekoracje, ściągnęliśmy, czy większość. Jeszcze mamy drzewo na górze, no ale sporo się tego nazbierało. Tutaj pójdzie drzewo, tutaj mamy ten wieniec. No, mamy tutaj różne rzeczy. Kalendarz adwentowy. Szukam książkę z Elfiną, żeby Matylda nie zobaczyła. Nawet nie wiem. A, tu jest Matyldy. Drzewko. No, o, fajnie. Już będzie u nas niedługo świątecznie. Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you so, I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. No, jak widzicie, to zaczęliśmy od choinki w tym roku. Bardzo się cieszę, że w tamtym roku właśnie zainwestowałam w taką lepszą choinkę, taka duża. Myślę, że idealnie pasuje do naszego domu. No i też widzicie, że dziewczynki bardzo pomagały i były bardzo zaangażowane, jeśli chodzi o tą choinkę. Ja oczywiście wyjąłam wszystkie nasze ozdoby i popatrzyłam się po prostu, co mamy, co będzie pasować. Też zaczęłam od światełek, a no jak poszły spać, to włączyłam sobie film i zaczęłam dekorować. And I've lit my house with Christmas lights, so you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. By the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Jak dziewczynki wstały kolejnego dnia, to po prostu było cudownie popatrzeć się, jak one reagują na choinkę w domu i tak się cieszyły i patrzyliśmy się na wszystkie dekoracje. Tłumaczyłam, że na przykład są niektóre z jej imionem Matyldy i Emy, a też dostała jedną dekorację od cioci Julci i po prostu patrzyliśmy się i bardzo się dziewczynki ucieszyły i potem się wzięłam za łazienkę na dole. Przyznam się szczerze, że w tym roku bardzo ciężko mi było dekorować nasz dom, przez to, że po prostu dużo się działo i pakowaliśmy się na wycieczkę, no i też praca i YouTube i miałam kilka współprac pomiędzy i po prostu ciężko mi było po prostu zainwestować ten jeden dzień, żeby tylko i wyłącznie dekorować i robiłam to częściowo, dlatego to trochę wygląda chaotycznie w filmie. Bo było chaotycznie. Wszystko też wystawiłam na stół, co mamy. No i to zajęło zamiast, jak mówię, jeden wieczór, to zajęło to 3 dni, ale finalnie jestem tak zadowolona z tego, jak wszystko wyszło. A jak wiecie, ja bardzo lubię dekorować i dekoracje świąteczne. Teraz, jak wchodzę do domu, to od razu się uśmiecham, jestem szczęśliwa, że to tak wygląda, a nie inaczej. No i zainwestowałam ten czas, słuchałam sobie świątecznej muzyki, no i cieszyłam się, że mogę dekorować i mam taką okazję.
gaze upon the sky, Christmas on my mind, somewhere from a place up high above, there's a song of love. Yeah. Jedno z rzeczy, co mi się bardzo podoba, jeśli chodzi o świąteczne dekoracje, to jest to, że mamy je na lata. Te bałwanki na przykład przyleciały z Kanady od moich rodziców. Ja je miałam 4-5 lata, dostałam w prezencie od kogoś i po prostu co roku na święta wyciągam myśl o tej osobie i się uśmiecham i po prostu wspominam poprzednie święta. I to jest coś, co bardzo doceniam w tych świątecznych dekoracjach, że każda ma taką swoją historię. Te bombki też, które teraz składam, to kupiłam w Ikei w naszym pierwszym mieszkaniu i jak mówię, no po prostu każda rzecz to ma taką swoją historię. Peaceful little lights, Christmas on my mind, somewhere from a place up high above, there's a special star. No i Matylda w swoim pokoju ma choinkę. Szukam takiej podobnej małej choinki dla Emy, bo już mamy ozdoby, ale nie mamy takiej choinki dla Emcy, bo też bym chciała, żeby ona miała w swoim pokoju. To wypatrzyła u kogoś na YouTubie i tak mi się spodobał pomysł. Oczywiście wszystkie dekoracje Matyldy muszą być różowe. I znowu, ona też uwielbia się patrzeć na te dekoracje. Opowiada, że na przykład tą... Jedną dostałam od Uli i Romana, jak byli gdzieś za granicą i to jest taki fajny wspólny czas, zawsze słuchamy sobie jakieś świąteczne muzyki. Ama nam pomagała, Matylda też dekorowała i to jest taka fajna wspólna zabawa. Polecam, jak macie miejsce, to bardzo polecam taką też tradycję, że dziecko w swoim pokoju ma taką mini choinkę. No i pomiędzy pracą i bawieniem się z dziewczynkami to też starałam się na przykład dekorować poduszki. Znowu to była fajna zabawa, żeby razem posiedzieć, mecz grał w tle chyba i po prostu razem wspólnie dekorowaliśmy kanapę. Matylda powybierała niektóre poduszki. No tutaj wyciągam po prostu wszystkie ozdoby, żeby wykorzystać nie wszystko to, co mam, tylko niektóre elementy. Niektóre, jak mówię, niektóre dekoracje to trzymam na kolejny rok, a jakoś się tym nie stresuję. I rozpalam sobie w kominku i teraz dekoruję kominek. Znowu chciałam po prostu zobaczyć, co będzie fajnie wyglądać, co będzie mniej fajnie wyglądać. W tą
tamtym roku też mieliśmy ten napis nad kominkami i bardzo mi się spodobał ten look. To tutaj poprosiłam trochę Johna o pomoc i on właśnie mi pomógł. Dobra, tutaj się przyznaję, że ja bardzo lubię mieć na schodach taką girlandię, ale jakoś w tym roku, nie wiem, mi się to mniej podoba. Może przez to, że szukam na Pinterestie różne inspiracje i te inspiracje jakoś, no nie wiem, przekonały, że to, co tutaj mam, to nie jest na 100% co bym chciała mieć. No i dlatego jakoś, jak mówię, nie jestem przekonana do tego, może zdejmę i zobaczymy, czy kupimy więcej, czy nie. No ale... Tak, do tego się przyznaję. No i jeszcze jeden taki trik, który u mnie bardzo się sprawdza, ona się sprawdza, to jest, że trzymamy książki świąteczne schowane i po prostu w grudniu je czytamy i to jest jakbyśmy mieli na 100% nowe książki. Coś, co w tym roku kupiłam w papku akurat, są te kwiaty i je wsadziłam do choinki jako ozdoba i super to wygląda. Nie wiem, czy widzieliście, ja widziałam to chyba ostatnio w tamtym roku w Flora Point, że oni tak zrobili. Oczywiście oni mieli chyba 10-20 razy więcej tych kwiatów niż ja kupiłam, ale super to wygląda i dodało to taki, nie wiem, pyzaz do tej choinki. A polecam, jak macie okazję, to bardzo fajnie to wyglądało. Tutaj kolejny element, który pamiętam w sumie z dzieciństwa, to są te bombki takie czerwone, złote. Ja je pamiętam też, były na naszej choinki takiej rodzinnej. No i nie wiem, bardzo lubię je mieć właśnie na stole i przypominać sobie też święta, które mieliśmy w Kanadzie i jak spędziliśmy czas w Kanadzie. No i akurat też w tym roku mieliśmy wystarczająco poduszek i poszewek, żeby udekorować trochę biuro. W sumie teraz coraz bardziej i coraz dłużej spędzam czas w biurze,
to u nas stwierdziłam, że fajnie będzie mieć taki świąteczny element też tu. No i z Matyda mi pomogła tutaj ubrać różne poduszki i mieć takie małe dodatki świąteczne w biurze. No i taka ostatnia rzecz do zrobienia było zmienić pościel na pościel świąteczną. Też znowu po prostu kupiłam lata temu i co są święta, to wyciągam i mamy taką świąteczną pościel. A jest taka cieplutka, milutka i zawsze się cieszę na ten czas, że grudzień, styczeń to śpimy pod tą pościelą. No jeszcze z dekoracjami to miałam taki pomysł w tym roku, żeby zorganizować dla dziewczyny kalendarz adwentowy, gdzie codziennie będą i dwie czekoladki, i takie zadanie do zrobienia, na przykład nie wiem, upieczenia ciasteczek, czy nie wiem, pocałować rodziców, czy takie różne zadania. Wypełniłam cały kalendarz i już jest gotowy na 1 grudnia. No i 1 grudnia też wylatujemy, to nasza ukochana Elfina, co przychodzi co roku, przygotowała dla dziewczynek kredki i różne tutaj zabawy na samolot i ona to dostarczy pod choinkę 1 grudnia. Jak nie znacie tą tradycję, nie wiem czy to jest w Stanach czy z UK, ale się nazywa Elf on a Shelf. A to jest coś, co robimy co roku i dziewczynki uwielbiają. Już Matyda od 2 miesięcy rozmawia, się pyta, kiedy Elfina przyjedzie. No i tutaj jest, jak dół wygląda, takie podsumowanie naszego mieszkania. Jak mówię, bardzo mi się podoba, jest przytulnie, nie czuję, że jest za dużo tych dekoracji, jest tak trochę dla mnie w sam raz. Może dla niektórych za dużo, ale ja lubię, jak jest świątecznie i naprawdę u nas widać i czuć te świąteczne klimaty. Dajcie znać, kiedy wy dekorujecie dom na święta, bo jestem bardzo ciekawa, jakie kolory lubicie, bo jak widzicie u mnie to czerwony i złoty jest taki dominujący kolor, no ale jestem bardzo ciekawa, jak to u was wygląda w domu. Jak ten filmik wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam was do zasubskrybowania poniżej. I jak zawsze Matylda i ja i nasze baby Emma i John życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. No jak słyszycie jakieś dziwne głosy za mną, to jest przez to, że kończę to nagrywać i robić voiceover na lotnisku. To niebawem już bardzo, bardzo szybko będą vlogi z Malagi. Zapraszam do oglądania. Racks in my sack, hurt my back, yeah. They said, same Nick, what you got up in that bag, yeah. I got racks in my sack, hurt my back, yeah. Dasher, Dancer, Prancer, and Vixen. Comet, Cupid, Donner, and Blitzen. No, I can't forget about the one with the red.